Nauczyciel. Nie mam nic przeciw temu i już bym chciał zapytać, który z tych czterech rodzajów wartości liczbowych uważasz za najdoskonalszy? Ale oto w trakcie tych rozważań pojawia nam się nie wiadomo skąd rodzaj piąty, który zawiera się w naturalnej ocenie wrażenia słuchowego i polega na tym, że cieszy nas prawidłowość wartości, a rażą ich usterki. Nie lekceważę bowiem wyrażonego przez ciebie poglądu, że słuch nasz nie byłby żadną miarą do tego zdolny, gdyby nie kryły się w nim jakieś wartości liczbowe. Może jednak sądzisz, że ta potężna zdolność związana jest z jednym z poprzednich czterech rodzajów? Uczeń. Moim zdaniem należy ją uznać za rodzaj odrębny od wszystkich innych. Bo przecież co innego jest wydawać dźwięk, przypisujemy to ciału, co innego słyszeć, pod wpływem dźwięku doznaje tego w ciele dusza, co innego wytwarzać wartości liczbowe szybsze lub wolniejsze, czym innym pamiętać, czym innym wreszcie wydawać o tym wszystkim sąd niby na mocy jakiegoś przyrodzonego prawa, przyjmując je lub odrzucając. Nauczyciel. A teraz powiedz mi, który z tych pięciu rodzajów jest najdoskonalszy? Uczeń. Sądzę, że piąty. Nauczyciel. Słusznie. W przeciwnym bowiem razie nie mógłby wydawać sądu o pozostałych. Z kolei jednak zapytam, który z pozostałych czterech rodzajów wartości liczbowych najwyżej cenisz? Niewątpliwie wartości liczbowe zawarte w pamięci. Widzę bowiem, że są one w niej trwalsze niż w dźwięku, wrażeniu słuchowym, czy wreszcie w samym procesie wygłaszania. Nauczyciel. Skutek stawiasz zatem przed przyczyną. Powiedziałeś przecież przed chwilą, że wartości liczbowe zawarte w pamięci powstają wskutek odbicia pozostałych. Uczeń. Trudno się z tym zgodzić, ale znów w żaden sposób nie mogę nie uznać wyższości tego, co trwalsze. Nauczyciel. Nie przejmuj się tym. Jeśli rzeczy wieczne cenimy wyżej od doczesnych, to jednak nie możemy przenosić rzeczy ulegających powolniejszej zagładzie nad te, które giną w krótszym czasie. Wszak jednodniowe zdrowie jest niewątpliwie czymś lepszym od długotrwałej choroby. A porównując rzeczy pozytywne, lepsze jest czytanie przez jeden dzień niż trwająca przez wiele dni długa praca pisarza, jeśli można przeczytać w jeden dzień to, co powstaje w długim czasie. Podobnie wartości liczbowe zawarte w pamięci, nawet jeśli trwają dłużej od tych, które je w niej odbijają, nie muszą dla nas być cenniejsze od tych, jakie powstają nie w ciele, lecz w duszy, jedne i drugie bowiem mijają, te się kończą, tamte ulegają zapomnieniu. Te jednak, które my sami wytwarzamy, zdają się zanikać pod naciskiem następnych, zanim je jeszcze zakończymy. Pierwsza miara przemijając ustępuje miejsca drugiej, druga trzeciej i dalej każda poprzedzająca następnej, aż wreszcie ostatniej, kładzie kres milczenie. Przez zapomnienie natomiast, większa ilość wartości liczbowych naraz ulega jak gdyby zatarciu. Nawet to, co pozostaje, niedługo trwanie naruszone, to bowiem, co na przykład po roku znika całkowicie z pamięci, już po upływie jednego dnia jest słabsze, chociaż ubytku tego nie odczuwamy. Nie będziemy jednak w błędzie wnioskując stąd, że bynajmniej nie ulatnia się nagle wszystko w przeddzień wypełnienia okresu roku. Daje to nam podstawę do przypuszczeń, że zaczyna to stopniowo zanikać od chwili, kiedy utkwi nam w naszej pamięci. Stąd owo często używane przez nas powiedzenie słabo pamiętam, jeśli po pewnym czasie staramy się sobie przypomnieć coś, co jeszcze całkowicie z pamięci nie wypadło. Oba więc te rodzaje wartości liczbowych są nietrwałe, jednakże sprawiedliwie pierwszeństwo należy się temu, który jest przyczyną drugiego. Uczeń. Zgadzam się z tym zupełnie. Nauczyciel. Z kolei więc przyjrzyj się trzem pozostałym i staraj się zrozumieć, który z nich jest najdoskonalszy i wyższy nad inne. Uczeń. To niełatwe zadanie. Owa zasada, by przyczynę cenić wyżej od skutku, każe mi przyznać palmę pierwszeństwa wartościom liczbowym samego dźwięku. Te bowiem odczuwamy słuchem i słysząc, doznajemy ich. One więc wytwarzają te, które znajdują się w doznaniu ucha podczas słuchania, te zaś z kolei wywołują wartości zawarte w pamięci, nad którymi słusznie górują jako przyczyna nad skutkiem. Jednakże zarówno odczuwanie, jak i pamięć zależą od duszy.
to też nie zastanawiam się nad tym, czy jeden z procesów w niej zachodzących uznać za doskonalszy od drugiego, który w niej także ma miejsce. Niepokoi mnie inna sprawa, czy wartości liczbowe dźwięku, niewątpliwie zjawisko materialne, można stawić wyżej od tych wartości liczbowych, które podczas słuchania powstają w naszej duszy. Z kolei nie widzę powodu, aby postąpić inaczej, jeśli pierwsze są przyczyną, drugie zaś wywołanym przez nie skutkiem. Nauczyciel, powinieneś się raczej dziwić, że ciało może wywołać jakieś zmiany w duszy. Nie doszłoby pewnie do tego, gdyby owo ciało, które dusza bez najmniejszego wysiłku z niesłychaną łatwością ożywiała i miała pod swą władzą, na skutek grzechu pierworodnego nie stało się gorsze, podległe rozkładowi i śmierci. Tkwi w nim jednak swego rodzaju piękność i choćby samo to w dostatecznym stopniu podnosi godność duszy, gdyż nawet rana lub choroba ciała może zasłużyć na zaszczytne miano ozdoby. Tego rodzaju rany przyjęła w łaskawości swojej najwyższa mądrość Boża, kiedy przez cudowną i niewypowiedzianą tajemnicę przybrała postać człowieka bez grzechu, lecz podległego losowi grzesznika. Bóg postanowił bowiem w sposób ludzki przyjść na świat, znosić cierpienia i śmierć. Nie zasłużył na nie, lecz podjął je z najwyższej dobroci. To też, pychy, za którą sprawiedliwie strąceni zostaliśmy w taką dolę, winniśmy się wystrzegać bardziej niż obelg, które on niewinnie znosił. I ze spokojem winniśmy spłacić dług śmierci, jeśli Chrystus mógł za nas ponieść śmierć niezasłużoną. Głębszy i istotniejszy sens tej tajemnicy dostępny jest pojęciu jedynie ludzi świętych i bliższych doskonałości. Nic zatem dziwnego, że dusza, działająca w śmiertelnym ciele, odczuwa materialne doznania cielesne. Dusza jest od ciała doskonalsza. Nie powinno to jednak wzbudzać w nas przekonania, że wszystkie zachodzące w niej procesy górują zawsze nad tym, co się dzieje w ciele. Jestem przecież przekonany, że rzecz prawdziwą uznajesz za doskonalszą od fałszywej. Uczeń. Czy można w to wątpić? Nauczyciel. A czyż prawdziwe jest drzewo, które oglądamy we śnie? Uczeń. Nigdy w życiu. Nauczyciel. A tymczasem wyobrażenie jego powstaje w duszy, to zaś, które widzimy na jawie, jest materialne. Jeśli zatem prawda góruje nad fałszem, a zarazem dusza nad ciałem, prawdziwa rzecz materialna jest doskonalsza od fałszywej powstającej w duszy. Wyższość jej jednak polega nie na tym, że jest materialna, lecz że jest prawdziwa. Podobnie druga ustępuje jej prawdopodobnie dlatego, że jest fałszywa, a nie dlatego, że istnieje w duszy. Ale może masz jakieś zastrzeżenia? Uczeń. Żadnych. Nauczyciel. Posłuchaj jeszcze innego przykładu. Będzie on nie tyle lepszy, co bliższy. Zgodzisz się przecież ze mną, że to, co jest odpowiednie, góruje nad nieodpowiednim. Uczeń. Przyznaję całkowicie. Nauczyciel. A któż może wątpić w to, że odpowiednia dla niewiasty szata może być czymś rażącym, jeśli ją nosi mężczyzna? Uczeń. Oczywiście, że nikt. Nauczyciel. Czyż wobec tego jest tak bardzo dziwne, że wspomniany rodzaj wartości liczbowych przystoi dźwiękom wpadającym do ucha, jest jednak nieodpowiedni dla duszy, która przyswaja go sobie przez doznanie słuchowe? Uczeń. Nie sądzę. Nauczyciel. Dlaczego więc nie chcemy uznać wyższości materialnych wartości liczbowych nad tymi, które za ich przyczyną powstają w doskonalszej od ciała duszy? Przenosimy przecież jeden rodzaj wartości liczbowych nad drugi, przyczynę nad skutek, nie zaś ciało nad duszę. Ciała są bowiem tym doskonalsze, im bardziej obfitują w takie wartości liczbowe, dusza natomiast udoskonala się przez wyzbycie się wartości liczbowych odbieranych za pośrednictwem ciała, kiedy odwracając się od zmysłów cielesnych kształtuje się powtórnie w harmonii Bożej mądrości. Tak właśnie powiada Pismo Święte, obejrzałem wszystko myślą moją, abym wiedział i uważał, i szukał mądrości, i liczby. Nie można tego bynajmniej odnieść do tych rytmów, którymi rozbrzmiewają także występne teatry. Chodzi tu, jak sądzę, nie o wartości liczbowe, jakie dusza odbiera od ciała, lecz o te, które przyjmuje od Boga, a następnie sama odbija w ciele. Nie miejsce tu na rozważania, na czym polega ten proces.